Abigail pojawia się w 25 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby sobie sięgnąć do tego rozdziału, żeby też dokładnie sobie ten tekst przyswoić. A imię też jest bardzo szczególne, bo znaczy radość mojego ojca. Mój ojciec się uradował. Czyli możemy powiedzieć, jest to taka kobieta spełniona, która również innych prowadzi do radości. Oczywiście my możemy też to bardzo różnorodnie interpretować. Może to dotyczyć radości rodziców, rodziny tej kobiety z powodu ich córki, ale również tego ojca, który jest w niebie. Bo Abigail wykona bardzo szczególne zadanie, które dopomoże, aby ten plan Ojca Niebieskiego, szczególnie ten plan wobec Dawida, się zrealizował.